Siemaneczko, jestem PPTM Games, witam was z Kazimierzem, witam. Mamy zdanie. Montujemy rozrywkę. Powiem tak, chwilę nie ma... nie było chwili czasu, żeby nagrać sobie na sobotę, niedzielę. Mam nadzieję, że teraz już ten na to powiedzmy okres powróci znowu. Zobaczymy, co my tu mamy do sprzedania, co możemy porobić. Trochę tego jest. Więc no, staramy się jak najwięcej zarobić pieniążków, proszę Państwa. Zobaczcie, w ogóle nasza krówka jest. Krówka nasza pożyje się tylko 5 miesięcy. Niestety trzeba będzie ją zaraz pewnie sprzedać. Dobra, byduj. Nie było trochę tych odcinków, wybaczcie mi, ale mam nadzieję, że to już będzie teraz sobota, niedziela. Tak jak było to dotychczas przeważnie. Będzie właśnie teraz cały czas Farmer Slide. Chciałbym, by to już było jak najczęściej ogrywana gierka. Poza farmingiem, że tak powiem. Dobra, chyba wygrana. Idziemy do... Teraz tak, chcę wyprowadzić muczko. Wyprowadź zwierzę. Przestań prowadzić, proszę bardzo, pochodź sobie. Lecia ma, więc źle. Jest ogólnie sierpień, 61 rok. Nawet nie widziałem tego, gdzie jest tyle. Dobra, weź butelkę elegancko. No i tak, patrzmy, co my tu mamy w ogóle, bo miód, zaczyn miodowy i zaczyn malinowy. Tak, rozpalamy. 12 godzin chyba styknie to, nie? Tak mi się coś zdaje. Czekajcie, jak to było? Nie tak, zaczek chciałem wrócić. Wystarczy 3 godziny, tak. Jakby takie 3 godziny, dobra, czyli będzie elegancko. No i teraz tak, malinowy. Nie wiem czemu pod... A to jest. Ojojoj, nie to chciałem. Tutaj zaczyna budowy. Przepraszam, miodowy. A tu mam się zaczyna. Raczej malinowy. Tak coś czułem, gdzieś coś takiego jest. Dobra, mamy coś na polach, bo muszę sobie przypomnieć. Ale chyba Kazimierz, no, należy się chłopowi. No, daj mi nic jeść. Więc tak. Kazimierz sobie trochę pojadł. Zobaczmy ogólnie, jak sytuacja w naszym kurniku itp. Wszystko jest jak najbardziej w porządku, widzę. Mimo to, że mam trochę rzeczy do sprzedania, teraz będziemy jajka i do sprzedania. I tutaj jak wygląda sytuacja z tym pasiaczkiem, niby upasianie 23%. Nie wiem, skąd to w ogóle ma. Nie, przepraszam, karmę, to kupowałem. No dobra, maciorka jest, wszystko jest elegancko. Czy mamy coś na polach siany? Nie pamiętam. Nie ukrywam, mam sklerozę. Nie, nic chyba nie widać. Chłopak kotka. Gdzieś kurwa kotek wór i kotek zginął, nie? Chodź tu. Więcej, czekaj. Podrap. O kurwa. Załóż czapkę. Nazwij, zobacz. Dobra, niech sobie tam ten kot sobie łazi. Jak tam natura chciała. A my tak, bierzemy sobie motor. Mam chyba jakieś motorze. Mam, i czekajcie, cała kapustę na tym motorze. Czekajcie, żeśmy teraz nie odwalili kafy. A my tak, nasiona kukurydzy, mamy kukurydzę, mamy kapustę. Więc do kogo by najbardziej pasowało nam iść? No chyba, patrząc chyba na sezon, chyba na PGN, tak mi się zdaje, bo oni tam mniej więcej tego skupują. On 1389, powiedzmy, tu ciszy na kądzie. Dobra, więc troszeczkę, no, chwilę się nie grało, więc trochę się przymula. Ale tak ledzi nie ma. Gramy sobie, tak? No. Cześć Mariola, czy jak tam ty miałaś? Malwina? Marysia, pohandlujmy. Jajka masz. Teraz tak, tu wszystko wyciągamy. Kapustę, kukurydzę i nasionka chyba też skupujesz.
teraz raczej na... Przepraszam. No raczej teraz, patrząc, no to... nie zasiejemy nic. Opowiedza, no 440, prawie 500 za kukurydzę. Bit za jebisty. Miód zostawiam za cię, maliny zostawiam, bo wiadomo trzeba zrobić za cię. Więc tutaj, no to na pewno nie będę tego sprzedał. Więc lecimy do naszej babuni, naszej kobity, być może przyszłej. Tak się zabiłem na nim, jak zajeżdża do jeża. No ale, no niby tam jako chłopa u mnie uznaje, więc to nie jest tak źle. Dobra. Jakoś tak późna godzina, jaka wyszła. Czekajcie, ja sobie wejdę w ustawienia, bo to widzę, że jakoś przygłośno tak. Trochę może przyciszymy, wiecie? Bo widzę, że troszeczkę jest przygłośno. Więc lepiej troszeczkę przyciszyć. Pohandlujmy. Masz tutaj malinówkę, masz tutaj miodówkę, czy jak tam nazwał. No i dobra, mamy. Mamy spoko, jest wszystko elegancko. Tylko nie potrzebuję jabłek. Właśnie nie wiem, czy można kurna sobie zrobić w tej grze jabłecznie. Tak to ja sobie powiem. Ale chyba raczej wątpię. Butelka wódki, bimber. Ja bym chciał, żebyś ty miała butelki. Butelki to jak najbardziej u ciebie zakupił. Czekajcie, bo ja pogadamy i poczekaj. No i to mamy te zadania, tak? Zadania dla taty. To wie... Dobra, musimy w ogóle zobaczyć, o co chodzi z tym. I hajtnąć się. Idziemy do tarzy, tutaj do ojca. Naszego... O, ty kuźwa, gdzieś tam lat. Siema, Tadziu. Andryska jest głowy, pohandlujmy. Czekajcie, bo ja coś chciałem kupić do tego motoru teraz, tak? Bo ja z motoru poproszę do ciągnika. Fit olejowy mam, klucz francuski, kierownicę i koło bodajże. Ten ciągnik uruchomić, ale to nie chodzi. Pogadamy. Bimbe, budka, wymienię się, słucho, poradaj. Dobra, a teraz tak, odzyskaj zguby. To jest najlepsze. Najpierw odwieź tekstę, niech namierzy to, co zgubiłeś. Nie rozumiem sytuacji odnośnie tego. Więc dobra, zobaczymy, no. Niby ja motor odzyskałem, bo jest motor tekli. Więc mnie to trochę dziwi, że przyjechać do tekli motorem, o czym mówię się. Nie takim motorem jeździć, tylko mogę sobie po prostu wziąć i opylać rowerem, że bardziej ekonomicznie to by było. Patrzcie, ścigamy się, stawiam do walki, po handlu mogę pomóc. Obiec na zamówienie, tu jeszcze na razie odmów, ale patrzcie, odnajdę, czekajcie, świnia, kura, krowa, koty. Powiedzmy świnia. A czemu chcecie moją świnię wziąć jako swoją? No bo tak to mi wygląda. No patrzcie. Ewidentnie to jest jako niby moja świnia. Czy ja muszę sprzedać oddać swoją świnię? No dobra, no zobaczymy, próbować. Czy to będzie w ten sposób interpretowane, czy to wręcz przeciwnie? No dobra, no świnia. Ta świnia jest świnia. No i co? Mam odnaleźć zgubę, tak? Patrzcie. Bo ja to odpalę, cześć. Nie wiem, to tego troszeczkę powiem szczerze, nie tkminie, tak? Bo... O co tu w tym kamam całej pod tym względem? No i co? Mam zgubę. No ale też ja tobie wziąłem. Ej, no patrzcie. Moja jest ta świnia.
No, odzyskaj znowu. Już dawno się tym zająłem i czekałem, aż przyjedziesz. No i co, już teraz niby mamy to? No dobra, powiedzmy, o kurwa, to mi zajebali świnie. Jak to ja mam ty kurwa z głupą odciskać, ale nie kminie tego. Dobra, idziemy na gospodę, bo to nie ma... to zostawimy mociołek, niech ona sobie połazi na wiedzieć o tym. A tutaj jeszcze wrócimy do Tadzia. No i co, teraz mam... Patrzcie, wezmę. Mnie się to kosztowało 500. Nie wiem, muszę pomyśleć. What's of Team Kaman? Więc niech to sobie tam macioła, czy coś tam sobie tu będzie. Tutaj na gospodarce nie sypolata. Dziwne to troszeczkę jest. Nie wiem, może ja tu coś troszeczkę źle po prostu rozkminiam, tak? Bo też tak może być. Dobra, co my musimy teraz zrobić? No, kasy dość spore mamy, no a teraz patrząc racjonalnie, tak? Pójdziemy do Tadzia jeszcze raz. Kurwa, nie daje mi to spokoju, no bo odzyskaj zgubę, odzyskaj zgubę. Chyba, że ja muszę już iść do tamtej, do Marysi. Pogadamy. Patrzcie, no jak kuźwa chce zrobić zadanie na tej, żeby to ogarnąć. No i patrz. Jest. No i dobra, no i teraz my mamy już to zrobione, ale czy o to chodziło? Czekajcie, jeszcze raz. Chcę się po prostu dowiedzieć, czy to już bym niby miał zrobione. Kurwa, wydałem, moim zdaniem, niemałe pieniądze, bo zostało mi tylko 600. Żeby te profiaczki nasze tutaj naprowadzić. No i co? Takiego się tutaj lubię. Jeśli taka nazwa twoje zguby, to na pewno zaznacza je na mapie. Wybierz jedną z nich, a ja się zajmę resztą. No to niby jest. Tylko czemu mi zajebali burka? Zajebali mi jedną maciorkę i drugą maciorkę. Kurwa. Nie kminie tego. Serce Heleny, to jest Helena? No tak, to jest to. Ciekawe, przez co musiał przejść ojciec, zanim się matka zgodziła za niego? No nic. Co było? Helenka nie wymyśliła, to na pewno dam radę. No chyba, że każe mi burkę na miejsce przerobić. Teraz dam radę teraz. Helenka nalegała. Helenka nalega, aby najpierw zrobić wszystko, o co mnie poprosi jej ojciec. Mam nadzieję, że Tadek nie będzie w marodnym i wymagającym nastroju, kogo ja oszukuję. Kurwa, to już nie wiem, czy tego by. O
Ukryty motocykl. Tutaj też jest to przecież pokazane. Nie, muszę pomyśleć, popatrzeć. Poza tym łodzi. Tak szczerze mówiąc. Dobra, no nie wiem, te świniaki nie chcę tu będą, bo znacznie... To mi zajebać świniaki. To nie tak te świniaki będą, nie chcę tu będą latały. A będę chmienił później się. Dobra. Także 500 poszło się, podpomówiąc, 500 chyba. A 1000 poszło się jebać, no krótko i na temat, no, nie oszukujmy się. 500 poszło się, 2000 poszło się jebać. Więc to mi trochę tak nie daje jakoś swobody ducha, niedowolenia, no ale myślę, że ja się to ogarnę. No i dobrze. Dobra, co my tu mamy? Czy bimbrownia już jest czynna? No oczywiście, bimbrownia jest. Mamy do buteleczki, tu powinno mi jeszcze chyba na wody starczyć, chociaż może zawczasu ja sobie tej wody doleję, wiecie? Doleję sobie tej wody na spokojniutko, bez żadnych nerwów. Dzisiaj taki, nie wiem, jednominutowy odcinek wyjdzie, no ale ile wyjdzie, to będzie. No, teraz tak. Dolejmy sobie tej wody, bo tu by oczywiście jak najbardziej było wskazane. Żeby nie zbrakło, bo to mogło być różnie. Zaraz się napijesz, Kazimierzu, spokojna główka. Zaraz się proszę Kazimierza napijesz. Tylko napijmy naszą librownię. To powinno nam starczyć, drzewo wszystko poganiane. Właśnie, ja sobie zaraz pójdę na chłopaku, bo to tak. Bo chcę zobaczyć... czekajcie, musiałem się na chwilę. Napity. Później sobie na chłopaku do tak. Muszę zobaczyć jedną rzecz, bo DLC już mam. Mamy psa oczywiście, to się nic nie zmienia. Tutaj chyba też nic się tak nie zmienia. Tutaj też się nic nie zmienia. Pohandlujmy. O kurwa mać. No zasłonkę byśmy zakupili do pokoju? Dywa. O kurwa. Serwetka. Mamy kubeczek, mamy talerzyk, jeden, drugi. Mamy kufel do piwa prawdopodobnie, mamy trochę do kojenia, mamy mazur, mamy różnej maści rzeczy. Mamy zegar duży, mamy koło, które no, nie wiem po kiego grzyba to jest potrzebne. Dobra, weźmy sobie te zasłony. Kurwa, jedne sztuki, po chuj mi dwa. Pójdziemy sobie do domu i je, tak powiem. Zamontować. Zamontujemy zasłony, zobaczymy w naszym pokoiku, jak to będzie wyglądało. Jestem ciekaw strasznie, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Myślałem, że troszeczkę to będzie inaczej z tą Marysią. Możemy Marysią? Chyba nie, inaczej. Mało ładnie. Czekaj, a kurwa, bo to o to chodziło. Dobra, a teraz jak ja będę chciał, to nie. Upuść. Kasi, no ja wezmę teraz tak i chcę przesuń. Czekajcie, gdzie by te zasłony można było... A, to jest. Mogę zasłonki powiesić na ten, a gdzieś indziej. Ej, a poczekajcie, czy ja nie mogę tego usunąć na przód? Czekajcie. Win wariant. Ej, coś tutaj mnie nie chmili. Połóż. A tu można je rozjawić, ale to się było, tak powiem, delikatnie. To teraz pytanie, czy ja muszę
To jest spódnik. Aha, dobra, tu salamy. Chciałbym teraz, nie mogę tego ładnie dopasować. O, ja to jest nie tak, chyba. To jak to wam? No właśnie. A dobra, już wiem o co kminić. Zdejmij. Znaczy. Podnieś. Podnieś. Teraz to niebiesko się do pokoju. Kurza motka. Kacie, tylko że teraz tak miałem to panie dopasowane. I mi to kuziło pasowało. To coś mi tutaj tak. No nie, zbyt mi się tylko nie chce teraz ładnie zgrać. Nie wiem o co chodzi. Mil wartość. What to tu tu? O kurwa. Sześć albo i bitne. Dobra, no to chociaż mam coś tam pokazane w tym domu, jak to teraz może być w dzisiejszym czasie ładnie i elegancko. To jest za źle. Godzina 17. No za dużo czasu jakoś tutaj nie będziemy dać, nie wiem. W głowie się jest teraz strasznie z tym. Z tą naszą kobietą, która będzie. No nie będzie, bo patrząc teraz, jakie to są problemy, to nie wiem, czy będzie. Czekajcie, teraz tak. Ej, a to ja. Patrzcie, nie zwróciłem uwagi. Ej. No to można w ogóle wejść? Patrzcie, na tą górę. Teoretycznie nie powinno nas wejść. Tylko czemu się nie da wejść? Pedapkę się nie obciekajcie. Ej, patrzcie, tyle gram w tą grekę. Może jakoś, może nie jest tak to polarny dobrze. Może będę jakoś oszukiwał. No na pikul na temat nie mam teraz, tak? No nie dobrze. A fajnie to wygląda. Ja mam wełóz. To sobie pomalować. Tylko będzie elegancko teraz. Dobra, nie będę się dużo. Jeśli odcinku było wydawał tyle. Jeśli takiego się nie będzie zapodobał, to jeszcze pewnie będę dzięki za wydanie. Nie będę się tego. Na razie, cześć.